Czy zdarzyło wam się kiedyś zrobić coś głupiego, cringe'owego, tylko aby zwrócić na siebie uwagę? W dobie social mediów potrzeba zaistnienia bywa często o wiele silniejsza niż miało to miejsce przed nimi. Szkoda, że nie zawsze idzie to w parze ze zdrowym rozsądkiem i umiejętnością przewidywania skutków. W dzisiejszym odcinku zapraszam was na listę 10 osób o największym parciu na szkło. Osób, które dla atencji w social mediach zrobiły naprawdę głupie rzeczy. A partnerem dzisiejszego odcinka jest Glassly.pl, strona, dzięki której nie będziecie musieli przeć na szkło. Glassly zrobi to za was. Glassly to zupełnie nowy brand, który chce zdominować polski rynek. Na stronie możecie sprawić sobie personalizowaną szklaną ramkę z wybranym przez was nadrukiem. Może to być wasze zdjęcie wraz z podpisem, ulubiona piosenka ze Spotify lub Apple Music, a może fotka z Instagrama lub kadr z TikToka. Ramki dostępne są w 3 rozmiarach, A5, A4, a nawet A3, zadrukowane bardzo trwałą i wyraźną metodą UV, dostępne z solidną, sosnową podstawką. Tak zwane Spotify Glasses to prawdziwy trend w social mediach. Tym bardziej stanowić będą modny i ciekawy prezent na Mikołajki albo święta. Kreator nadruków jest niezwykle intuicyjny, posiada nowoczesny design, projektowanie w nim to bułka z masłem. A wiecie, że na kod GLASSLY10 otrzymacie dodatkowo 10% zniżki? Zerknijcie w opis, kliknijcie w link i sprawdźcie sami. Tymczasem wracamy do dzisiejszego odcinka. Numer 10. Dwie ukraińskie Karyny zamówiły w restauracji cały tort, tylko aby urządzić sobie szpanerską sesję na Instagram. Po wszystkim nie chciały za niego zapłacić, ponieważ jak stwierdziły, nawet go nie tknęły. Wywiązała się z tego mała awantura, której grande finale było wymierzenie przez kelnera tortem w twarz Karyny. No cóż, teraz nie może powiedzieć, że nie jadła. Numer 9. Jak pisze kucharz z innej restauracji, jakaś idiotka odesłała z powrotem do kuchni naleśniki, ponieważ polałem je sosem zamiast podać go osobno. Przygotowałem więc nowe, świeże, z karmelem na boku, tylko aby gościuwa mogła nagrać na Instagram film, jak naleśniki polewa sosem samodzielnie. Normalnie mnie zatkało. Numer 8. Inny typek postanowił pochwalić się na Twitterze swoim altruizmem, co już samo sobie przeczy, pisząc: nigdy nie pozwalaj nieznajomym siedzieć samym. Będziesz zaskoczony, jakie historie mają do opowiedzenia. Na zdjęciach rzeczywiście przysiada się do jakiejś kobiety w restauracji. Niestety szybko zostaje zdemaskowany przez swojego własnego kumpla. Stary, przecież to twoja babcia. Chodzimy razem do kościoła, no weź. Numer 7. Kiedy światło w restauracji nie spełnia twoich oczekiwań. Ta atencjuszka dla kilku lajków na Instagramie postanowiła aż wynieść swój posiłek z restauracji, tylko aby lepiej wyglądał na zdjęciu. No cóż, w sumie powinni zrobić influencerom przysługę i napisać: influencerzy jedzą tylko na ziemi. Numer 6. Pewna para zrobiła sobie świąteczne zdjęcie tuż przed domem swojego sąsiada, sprawiając na Instagramie wrażenie, jakby to był ich własny. Na ziemię szybko sprowadził ich nie kto inny, jak sama sąsiadka, komentując pod zdjęciem: dzięki za robienie sobie zdjęcia przed moim domem, nie pytając najpierw. Moglibyście się najpierw przedstawić i zapytać, bo to trochę dziwne. Spanikowana instagramerka szybko zaczyna przepraszać i tłumaczyć, że próbowała pukać, ale nikt nie otwierał. Wierzycie jej? Numer 5. 48-letnia Michelle Hackney adoptowała aż 7 dzieci, tylko aby zmuszać je do występowania na YouTubie. Jej pseudo-familijny kanał Fantastyczne Przygody zgromadził aż 800 tysięcy subskrypcji i 250 milionów wyświetleń pod filmami. Na matkę doniosła jej własna, biologiczna córka. Numer 4. Wyobraźcie sobie, jak bardzo nieszczęśliwym i w sumie strasznym człowiekiem trzeba być, aby dla głupiego zdjęcia na Instagram wysiadać aż ze swojego Mercedesa pośrodku drogi i udawać, że pomaga się jakiemuś pracownikowi na budowie. Numer 3. Ziomek ze zdjęcia celowo przeciął zdjęcie profilowe na Facebooku tak, aby widniał na nim razem ze swoją ładną koleżanką. Żeby wyglądało to tak, jakby byli parą, a lajki poleciały. Dziewczyna najwyraźniej nie była z tego zbyt zadowolona. Szczególnie, że sądząc po jej profilowym, chłopaka już ma. Bardzo bym doceniła, gdybyś jednak wyciął mnie z tego zdjęcia. Dzięki. Numer 2. W sumie w zestawieniu tym powinien znaleźć się dosłownie każdy, kto wstawia na Facebooka zdjęcia z afrykańskimi dziećmi. Bo co ludzie mają z tymi dziećmi z Afryki? Dlaczego nie robią sobie zdjęć z niemieckimi dziećmi w Niemczech albo tureckimi dziećmi w Turcji, jak jadą na wakacje? Miny dzieci na tym zdjęciu oddają wszystko. Jak widać, są już trochę zmęczone pozowaniem do kolejnego zdjęcia z serii, ratuje afrykańskie dzieci swoją obecnością. Przydałaby się realna pomoc, a nie tylko lajki na Facebooku. Numer 1. To wewnętrzne rozdarcie, kiedy masz takie parcie na atencję, a jednocześnie życie nudne jak flaki z olejem, że wrzucasz na Facebooka stokowe fotografie i udajesz, że są twoje. Tak jak ta nastolatka, która nie tylko wrzuciła zdjęcie małego króliczka, podpisując, że to jej, ale jeszcze zmyśliła całą historię, jak to zaraz po zdjęciu uciekł jej do krzaczków. Okej, tym zmyślonym jak 99% historii na Instagramie akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście poprzednie na Planecie Faktów. Przypominam jeszcze o stronie Glassly.pl.
glassly.pl, na której sprawicie sobie genialną szklaną ramkę z własnym nadrukiem oraz kodzie glassly10, na który zrobicie to o 10% taniej. Linki znajdziecie w opisie. Tymczasem ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku na Planecie Faktów. Cześć!